Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o kulturze i zmianach społecznych w okresie międzywojennym. Na dzisiejszej lekcji poznamy społeczne skutki I wojny światowej, poznamy skutki rozwoju mas mediów, poznamy nowe nurty w architekturze i sztuce, poznamy również przebieg procesu emancypacji kobiet. Społeczeństwo Europy po I wojnie światowej Pierwsza wojna światowa zmieniła sytuację polityczną w Europie. W pokonanych państwach centralnych upadły monarchie, a zamiast nich zaprowadzono rządy demokratyczne. Miało to duży wpływ na życie ludności. Mieszkańcy powojennej Europy uzyskiwali coraz więcej praw, w tym także dostęp do pełnego uczestnictwa w życiu politycznym. Aby wychować świadomych obywateli, wprowadzono obowiązek nauki szkolnej dla wszystkich dzieci od 7, od 7 do 14 roku życia, bez względu na płeć. Polska ustanowiła takie prawo od razu po odzyskaniu niepodległości. W okresie międzywojennym ograniczono również rolę kościołów. Do tej pory uprzywilejowaną pozycję zapewniały im dynastie panujące w Europie. Po upadku monarchii nastąpiło powolne rozdzielenie działalności kościoła od funkcjonowania państwa. Dzięki powszechnemu obowiązkowi szkolnemu wzrosła liczba osób potrafiących czytać i pisać, co w rezultacie zwiększyło czytelnictwo prasy. Osiągnięcia techniki wpłynęły natomiast na rozwój nowych mediów. Słuchanie radia i oglądanie filmów w kinie stało się wówczas ulubioną rozrywką milionów odbiorców. Aktorzy natomiast zyskiwali status gwiazd, jak np. Rudolf Valentino, Greta Garbo, Pola Negri i Charlie Chaplin. Pod koniec lat 20. XX wieku w Wielkiej Brytanii do sprzedaży trafiły również pierwsze odbiorniki telewizyjne. Już przed I wojną światową rozpoczął się proces emancypacji kobiet. On, został on przyspieszony przez działania wojenne. Gdy większość mężczyzn powołano do wojska, kobiety często musiały przejąć obowiązek utrzymania rodzin. Wiele z nich zaczęło wówczas pracować zawodowo. W tej sytuacji wysuwane od lat postulaty sufrażystek dotyczące równouprawnienia politycznego kobiet stawały się coraz bardziej realne. Po 1918 roku kobiety zaczęły uzyskiwać w Europie prawa wyborcze. Większa niezależność kobiet w życiu publicznym znalazła odzwierciedlenie w modzie. Zrezygnowano z gorsetów i niewygodnych długich sukni na rzecz krótszych, pozbawionych ozdób sukienek, do ubioru damskiego. Weszły także spodnie, zniknęły koki i ozdobione kwiatami kapelusze. W to miejsce pojawiły się natomiast krótkie fryzury i skromne nakrycie głowy. Dzięki nowinkom technicznym, np. lodówkom, odkurzaczom czy pralkom, prowadzenie gospodarstwa domowego stało się łatwiejsze. Ludzie bez względu na pochodzenie społeczne zaczynali używać podobnych sprzętów, kupowanych często z powodu reklam. Upowszechnianie pod wpływem mas mediów pewnych działań, stylu życia czy sposobów spędzania wolnego czasu dało początek tak zwanemu społeczeństwu masowemu. I przechodzimy do roli mas mediów. Rozwijające się środki masowego przekazu, czyli właśnie mas media wykorzystywano do kształtowania opinii publicznej. W państwach demokratycznych media najczęściej stosowano w celach informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych i komercyjnych. W reżimach totalitarnych, jak Związek Radziecki za czasów Stalina, Hitlerowska III Rzesza czy Włochy pod rządami Mussoliniego, media odgrywały decydującą rolę w procesie indoktrynacji i manipulacji obywatelami. Tworzono filmy propagandowe, które przedstawiały sfałszowaną wizję świata, wychwalały obowiązującą ideologię i przywódców państw, a przeciwników władz przedstawiały w złym świetle. O wpływie mediów na społeczeństwo okresu międzywojennego świadczy historia związana z amerykańskim słuchowiskiem radiowym Wojna Światów. Zostało ono przygotowane przez Orsona Wellsa i wyemitowane w 1938 roku. Audycja przedstawiała atak kosmitów na Ziemię. Realistyczny sposób nagrania sprawił, że wiele osób uznało ją za relację na żywo z inwazji Marsjan, co wywołało prawdziwą panikę wśród Amerykanów. Początkowo filmowcy rejestrowali tylko ważne ich zdaniem wydarzenia. Szybko jednak zaczęto realizować filmy, których celem było zapewnienie widzom rozrywki. Jedna z najwcześniejszych takich produkcji to Podróż na Księżyc z 1902 roku, która ukazywała ekspedycję naukowców wystrzelonych z armaty na Księżyc. Podczas prac nad tym obrazem po raz pierwszy wykorzystywano efekty specjalne. W latach 20. XX wieku nastąpiła rewolucyjna zmiana w kinematografii, polegająca na udźwiękowieniu filmów. Zaczęto również rejestrować je w kolorze. W 1929 roku po raz pierwszy wręczono Oscary, czyli nagrody przyznawane przez Amerykańską Akademię Filmową. Przechodzimy do zmian w zakresie komunikacji. W okresie międzywojennym nastąpiła zmiana sposobów podróżowania. Konkurencją dla kolei, szczególnie w państwach zachodnich, stały się coraz nowocześniejsze samochody i samoloty. Najwięcej samochodów produkowano w USA. Dzięki wprowadzeniu produkcji taśmowej znacznie obniżyły się też ceny pojazdów, co pozwoliło Amerykanom o przeciętnych zarobk zarobkach na zakup własnego auta. Rozwój motoryzacji był jednym ze sposobów zwalczania bezrobocia, które towarzyszyło wielu państwom w wielkim kryzysie gospodarczym. We Włoszech, w Niemczech i w USA zatrudniano także bezrobotnych, między innymi przy budowie autostrad. Architektura i sztuka. W okresie międzywojennym zerwano z architekturą nawiązującą do stylów historycznych. Rozwijano przede wszystkim modernizm i jeden z jego nurtów funkcjonalizm. Dominowała prostota i funkcjonalność, dlatego zrezygnowano z dekorowania elewacji budynków. W miejsce dawnych ozdobnych kamienic powstały bloki mieszkalne, w których standard wszystkich lokali był jednakowy. W systemach totalitarnych przeważyło natomiast budownictwo monumentalne, czerpiące z klasycyzmu. Olbrzymie gmachy, np. Na Kancelaria Nazistowskiej III Rzeszy, Stadion Olimpijski w Berlinie czy socrealistyczne budowle w Związku Radzieckim miały podkreślać potęgę reżimu i promować jego ideologię. W sztukach plastycznych artyści odrzucili dotychczasowe kanony. Pojawiły się takie kierunki jak surrealizm, dadaizm i futuryzm. Surrealiści chcieli wyzwolić sztukę spod wpływu rozumu. Odwoływali się do świata wyobraźni i marzeń sennych iści kierowali się nieograniczoną swobodą twórczą, ich dzieła wyglądały niekiedy niczym zbiór przypadkowo połączonych ze sobą przedmiotów codziennego użytku. Futuryści natomiast podkreślali piękno zdobyczy technicznych, które cenili bardziej niż tradycyjne dzieła sztuki i zabytki. Generalnie po tragicznej w skutkach wojnie ludzie pragnęli zmian, chcieli żyć szybko i wesoło, czemu USA sprzyjał dobry stan gospodarki. Lata XX wieku były okresem eksperymentowania w modzie, twórczości i rozrywce. Coraz większą popularność zdobywały dynamiczne tańce i swobodne stroje. Gwiazdy, estrady i kina otaczano powszechnym uwielbieniem. Pierwszą dekadę po wojnie nazywa się często szalonymi latami XX. Pojawiały się zespoły jazzowe, które ogromną popularność w latach. Które zdobywało ogromną popularność w latach dwudziestych XX wieku. Jazz jako gatunek muzyczny narodził się natomiast pod koniec wieku XIX wśród czernoskórej ludności z południa Stanów Zjednoczonych. Pewne zmiany zachodziły także w tańcu. W dwudziestoleciu międzywojennym uległ on dużym zmianom. Popularność zyskiwały tańce szybkie i żywiołowe, jak charleston i foxtrot. Młodzi ludzie chętnie tańczyli w nocnych klubach, gdzie grano jazz. Damskie stroje wieczorowe były bardzo eleganckie. Panie wkładały kreacje z luksusowych materiałów o obniżonej talii i niesymetrycznych rozcięciach odsłaniające plec. Jako przybranie sukni służyły pióra, koraliki i fręcle. Smoking, czyli męski strój wieczorowy w latach 20. XX wieku stał się natomiast symbolem elegancji. Był bardziej swobodny niż wcześniej noszone fraki. Podczas nieformalnych spotkań chętnie tańczono także w zwyczajnych garniturach. Dziękuję za uwagę.